Gminy na Suwalszczyźnie zbierają już od mieszkańców informacje pozwalające określić ich zapotrzebowanie na węgiel niezbędny do ogrzania domów. Po piątkowej konferencji z wojewodą podlaskim samorządy Suwałki i Augustowa opublikowały komunikaty na ten temat. W Suwałkach na elektroniczne formularze wypełnione przez mieszkańców ratusz będzie czekał do 30 października. Znacznie krócej swoje zainteresowanie zakupem węgla za pośrednictwem samorządu mogli deklarować augustowianie. Wojewoda oczekuje od nas we wtorek rano informacji, który z samorządów województwa podlaskiego jest chętny do dystrybucji tego samorządowego, powiedzmy, węgla i jak duże są to potrzeby. Dlatego też my wyznaczyliśmy naszym mieszkańcom krótki termin. Termin równie krótki, co nieco niefortunny, bowiem o ile można było przesłać odpowiedź na piątkowy komunikat mailem, to nie wszyscy mieszkańcy korzystają z komunikacji elektronicznej. Takie osoby mogły złożyć informacje o zainteresowaniu osobiście lub telefonicznie, ale tylko w standardowym czasie pracy Urzędu Miejskiego. Dwa wolne dni tę możliwość augustowianom ograniczyły, a zbieranie informacji zakończono w poniedziałek o 15:30. Tak zwana ustawa węglowa ma zagwarantować, że gminy będą sprzedawały węgiel w ramach tak zwanego preferencyjnego zakupu. Cena opału ma wynosić nie więcej niż 2000 zł za tonę. Inne podmioty nie będą mogły żądać więcej niż 2200 zł. W poniedziałek chcemy też spotkać się z przedsiębiorcami, którzy prowadzą składy opałowe. Miasto Augustów wolałoby, tak jak teraz to analizujemy, scedować to na tego, kto się tym zajmuje fachowo, kto ma wagi, kto ma miejsce. Oczywiście rozważamy różne opcje, natomiast to jest takie pierwsze rozeznanie, żeby zorientować się, czy w ogóle jest zainteresowanie. Ja sam jestem ciekaw. Sprzedaż opału, zdaniem Mirosława Karolczuka, nie jest dla samorządu problemem, tylko infrastrukturalnym, bo przecież żaden ratusz w kraju nie posiada wspomnianych placów przeładunkowych czy odpowiednich wag albo wystarczającej ilości środków transportu. Wojewoda Podlaski obiecał samorządowcom, że otrzymają pakiet informacji dotyczących planowanej dystrybucji, ale jak przyznaje augustowski burmistrz, jego wątpliwości się z każdą chwilą mnożą. Podczas konferencji ja i moi koledzy zadawaliśmy panu wojewodzie dużo pytań. Było dużo pytań o to, czy węgiel będzie w jednej cenie, czy będzie o jednej kaloryczności, czy też będzie różnej. Jakie będą gradacje tego węgla, tak? Czy orzech, czy ekogroszek i tak dalej. Bardzo dużo wątpliwości jest co do jakości węgla. Czy nie będzie tak, że trafi po zamówieniu przez danego samorządowca na jego teren węgiel złej jakości, który do niczego nie będzie się nadawał. No myślę, że takie wątpliwości, tak samo jak ja, tak samo mają inni moi koledzy, którzy kierują naszymi małymi ojczyznami. Bardzo dużą wątpliwością jest chociażby VAT. Na przykład, tak? Jak z tym VAT-em? Czy będziemy go odprowadzać, czy nie? Czy, no wszyscy mówią, że cena jest, te 2000 to jest maksymalna cena brutto jakby, tak? Czyli za drożej mieszkaniec nie powinien kupować. A my chcemy wiedzieć, co mamy zrobić z VAT-em, jeżeli będzie naliczony przy tym węglu, tak? Czy go odprowadzić, czy to będzie zerowa stawka VAT-u? Takie pytania padały, na nie nie było jeszcze odpowiedzi ostatecznej. W związku z tym my też czekamy na wyjaśnienie wielu naszych wątpliwości.